Jesteśmy w Bubie, tutaj kaszlą, proszę Państwa. Kaszlą, chrumczą. Breszą, kopcą baby, bo w kościele zimno mają, łażą pielgrzymki bab, bo im się wydaje, że one łażą z kościoła do kościoła, gdzie zimno, gołębie na witrażach i ołtarzach. Jak one kręcą te pożyczki. Prosimy nie zamykać tego okna. Patrz, będzie szło i szło. To jest to. No i co? Niech idzie. Właśnie. O, idź. A idź. A idź. Właśnie. Radio Conchita. Tak, także proszę Państwa, bardzo dużo jest pożyczek oszustystycznych, bo nie wiadomo, co to jest, jak się ona nazywa. Potem okaże się, że Ty w niej jesteś. To jest ta sama pożyczka, która zmienia nazwy, ma różne nazwy. Ta sama pożyczka. No, czyli, że kręcą, to jest wiadomo, że ona nie przedstawia. Tylko, że propozycja wielkanocna, że potem okaże się, że wyskoczy Ci asa, albo tak to finanse i Ci w niedzielę będą dzwonić SMS-y, albo ta asa wysyła SMS-y. Ja mówię, proszę Pani, proszę SMS-ów nie dawać po 10 z asa, bo będziecie płacić karę, bo jeżeli to trafia do osoby niepełnosprawnej. Gdzie idzie? Gdzie idzie? Żeby podglądały, bo tutaj jedna babka co jajka liczy na komputerze w Bubie, to ona odsłania sobie, odkręca, wykręca ekran komputera, żeby ta filozofka nie widziała, żeby nikt nie obserwował, żeby nikt nie widział. Ludzie się boją, że ktoś zajrzy ci do komputera. Ja się tam nie boję, nie mam się czego bać. Gratulacje, patrz, czyli, że tam to nie dało. Ale o, oszustwo takie, przekierowuje, rozumiesz, na inne. A sama nie chciała powiedzieć swojej nazwy, swojego imienia.